dziś w programie? Gdzie ukrywa się Adam Choba, podejrzany o zabójstwo Agnieszki Mazur? Będziemy prosić Państwa o pomoc w ustaleniu sprawców zabójstwa emeryta z Bogucina koło Poznania, Jana Golińskiego. Wreszcie o zatrzymaniu seryjnego mordercy na Śląsku. Dobry wieczór. Witam Państwa. To 212 wydanie magazynu kryminalnego 997. Kolejny już raz nasze studio udostępniamy ofiarom przestępstw kryminalnych. Dziś gościmy panią Halinę i Kazimierza Mazurów. Ich córkę 10 maja 98 roku zamordowano. Przypomnę Państwu fragmenty tej sprawy. Wola Rasztowska koło Wołomina. Tu, na osiedlu składającym się z kilku bloków, mieszkają Państwo Mazurowie. Ich oczkiem w głowie jest córka Agnieszka. Jest rok 1998. W maju Agnieszka ma zdawać maturę. Agnieszka od kilkunastu miesięcy spotykała się z Adamem Chobą. Słuchaj, ja tak cię kocham, że dosłownie bym cię chyba zabił i tego faceta, w którym bym cię zobaczył. No ale słuchaj, ty nie możesz być taki zazdrosny o mnie, naprawdę. Przecież ja się teraz uczę, ja w szkole spotykam się z moimi kolegami, to wszystkich moich kolegów będziesz zazdrosny. Adam Choba był znanym policji złodziejem samochodowym, wcześniej notowanym. Agnieszka wiedziała o tym, ale skrzętnie ukrywała ten fakt przed matką. Na dzieci, ale zastanowiliście się nad tym. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba szkołę skończyć. Ja już postanowiłem i ślub odbędzie się we wrześniu. Przejdźmy wreszcie do wydarzeń, które miały miejsce 9 maja 1998 roku około godziny 22. Ale gdzie idzie? Adam, to powiedz siostrze, gdzie idziemy, dobra? No jak to gdzie idziemy? Na grilla idziemy. Panowie, co się obijacie? Jeszcze browary leje. Nie śpi, stawaj. Się obijasz. Trzymaj. Dalej. Ty. No dobrze. Adam, na moment. No Adam, no chodź, no mówiłam ci, żebyś tego nie pił, no. No jak ty wyglądasz? Chodź się przejść, no. Chyba jedno piwo za dużo było trochę, co? Jeszcze jedno. No chodź, ale jesteś naprawdę, no wiesz co, jak ja mam się z sobą pracać, daj spokój. Dobra, o to chodź. Słuchaj Adam, ja ci już kiedyś mówiłam, że jak się spijesz, to nie będę z tobą, dobrze? I to dlaczego, jak ty wyglądasz? Jesteś pijany, ja nie będę z tobą, no muszę tylko dać, weź sobie zostań tutaj i siedź w ogóle i daj mi święty spokój. O Jezu, ja już nie wiem, naprawdę, no. Tak na co dzień to jest nawet w porządku, ale daj mi spokój, ale jak się na bajce jest naprawdę, ja już mam tego dość, bo nie ma o czym mówić. Nie, już mam naprawdę tego dość. No przecież jesteście zaręczeni. A daj mi spokój, tego ślubu to we wrześniu nie będzie, już mam tego dość i koniec. Nie będzie. Do ślubu nie będzie? No. To? Jakiego ślubu nie będzie? A daj mi święty spokój, o czym się jesteś pijany, naprawdę. Chodź ze mną. No tak, pewnie. Chodź. A co, po co? Chodź proszę. No dobrze, zobaczę, no. Może powiesz mi coś ciekawego, nie wiem, no. Cio. No to. No. Daj mi. Chodź. No to. No ale co ty, Adam, zwariowałeś? Zostaw mnie, no co ty robisz? Daj spokój, no! Późna godzina, niech za to będzie z tobą się czuje męczyć. Sam się zajmę z tobą. Mówiłem, że się doigra. Kiedy doszło do awantury między Agnieszką i Chobą, uczestnicy grilla zmyli się. Daniel? Cześć. Słuchaj, kiepska sprawa. Ona mi chyba umiera. Możemy się spotkać w szpitalu zaraz? Tylko szybko. Ja już jadę do szpitala. Dobra? No, to na razie. Trzymaj. Około godziny 14:00, przypomnijmy, 10 maja 1998 roku Choba przywozi Agnieszkę do szpitala w Wołominie. Co się stało?
No nie wiem, słuchaj, no ledwo żyję, no dziewczyna, ledwo żyję. Co ty to się zrobił, powiedz? Co? Ja nic nie zrobiłem. No nie pamiętasz? No co, ja nic nie zrobiłem. To ty, że się skatował jak głupek. Proszę pana, ta dziewczyna jest w ciężkim stanie. Ona może w każdej chwili umrzeć. Nie wiem, czy coś zrobimy. Panie doktorze, niech pan uratuje, za wszelką cenę, niech pan uratuje. Kim jest pan dla chorych? Ja ją tylko przywiozę. Proszę, niech pan doktorze, pan uratuje, ja ją tylko przywiozę. Jak się później okazało, Agnieszka zmarła 11 maja 1998 roku w szpitalu w Warszawie na Brudnie. Przypomnę, Agnieszkę Mazur zamordowano 10 maja 1998 roku. Państwo Mazurowie bardzo często apelują do nas, do naszego programu o to, żebyśmy powracali do tej sprawy. Minęły prawie 2 lata i nie udało się policji zatrzymać Adama Choby, który jest podejrzany o to zabójstwo. No nie ma 100% pewności, że on tego dokonał, niemniej ukrywa się i na pewno może mieć związek z tą tragedią. Państwo wielokrotnie już mówili, że wiedzą w zasadzie, gdzie on jest, a jednak się nie znalazł. Tak, wiemy, gdzie jest. Ja wiedziałam na 90%. Gdzie Choba się obywa, był w Ostródzie, na ulicy Buczka, poinformowałam policjantów z Wydziału Kryminalnego, przyjechali do mnie w nocy, mówię, proszę panią, zaraz jedziemy do Ostródy. Komendant wołomińskiej policji nie wyraził zgody, żeby oni jechali, bo powiedział, że nie mają funduszu i oni nie będą jeździć po całym kraju, go szukali. No i nie ja chciałem zaprosić tutaj, a właściwie zaprosiłem policjantów z Wołomina do tej sprawy. Policjanci z Wołomina no nie skorzystali z tego zaproszenia przyjazdu do studia, natomiast twierdzą, że są przekonani o tym, że Adam Choba ukrywa się za granicą, w związku z tym szukanie go w kraju nie ma sensu. Ja rozmawiałam z panem policjantem z Wołomina, to powiedział tak, że wysłali depeszę do Niemiec i jego tam nie ma. I ma zastrzeżone wszelkie paszporty, że sobie nie może nigdzie wyrobić i jego za granicą nie ma. No jest poszukiwany przez Interpol, być może, że kiedyś wpadnie. W sidła za pomocą poszukiwań międzynarodowej policji. Natomiast póki co go nie ma, natomiast te informacje, które pani przekazywała, ale powiedzmy od razu telewizją, żeby to było uczciwe, że to było spory czas temu, że to nie dotyczy ostatnich miesięcy czy tygodni, że Choba jest gdzieś na Mazurach. No były na 90%, ale no nigdy nie były 100%. Prawda? Ostatnio też pokazaliśmy jedną osobę, która rzekomo nie żyje, że jest w Warszawie. Okazało się, że to jest bardzo podobna tylko osoba do tej, której szukaliśmy, a była to zupełnie inna osoba. Proszę panie redaktorze, moja synowa mieszka w Radzyminie i mnie mówi, mama, ja go widzę na Radzyminie. Bez przerwy go widzę, kiedy idę do pracy rano, jak widzę Hobbę, jedzie polonezem, metalik, ciągle go widzę w Radzyminie. I tę informację pani przekazała policji w Wołominie. Tak, a oni powiedzieli do mnie, że ja mam halucynację, że to jest nieprawdą. Synowa też ja nie utwierdzę, że pani ma halucynację, ale może to też być nieprawda, no bo może się synowej wydawać, prawda? Panie redaktorze, synowa mieszkała u mnie 5 lat i go znała jak swoje 5 palców. Ja bym jeszcze, panie redaktorze, takie mam pytanie. Załóżmy, ja pracuję jako kierowca, jeżdżę zawodowo. I kontrolują mnie organy jemu po policji, drogówki i ja każdego się pytam. Panowie, czy macie list gąsi takiego i takiego, no, nazywa się tak i tak, zamordował mój córkę. Każdy rozkłada ręce, o niczym nie wie. No wie pan, ja w tym miejscu nie chcę bronić policji, ale poszukiwanych osób w Polsce jest kilkanaście tysięcy. To by musieli chodzić ci policjanci z walizkami. Póki nie będą mieli komputerów w radiowozach, końcówek komputerów, Puty, no na pewno nie będą mieli wykazu osób poszukiwanych, bo to można dopiero sprawdzić w komendzie. Mnie się wydaje, że człowieka jadąc samochodem, jak jest i zabił, i wiedzieli, kto dokładnie moje nazwisko i moje imię, to ja czuję, że nie by w ciągu 3 godzin złapali, albo 2. A jego przez 1,5 roku nie można złapać. To te listy gończe i te poszukanie to takie ciemno, po prostu moim zdaniem. Liczymy bardzo na Państwa pomoc. 0800 100 997 to nasza bezpłatna linia tutaj do studia w Łodzi. Może ktoś z Państwa wie, gdzie ukrywa się, gdzie jest Adam Choba. Może to pozwoli w jakiś sposób złagodzić ból rodziców Agnieszki. Do dziś nie udało się ustalić sprawców zabójstwa, ale przede wszystkim też motywu zbrodni, której dokonano
pod koniec ubiegłego roku w okolicach Poznania. Pan Jan Goliński, liczący sobie 64 lata, urodził się we Francji, ale od dawna mieszkał w Polsce. W małym domku przy ulicy Jodłowej 2 w Bogucinie koło Poznania. Oprócz niego mieszkańcami tego domu byli córka z mężem, ich dziecko oraz syn pana Jana. Sprzeda, a pieniędzy znowu nie będzie. Golińskiego znali w okolicy wszyscy. Zajmował się bowiem wikliniarstwem. Robił koszyki, miotły, tak dorabiał do polskiej i francuskiej renty. A, dzień dobry, panie Janku. No. Dzień dobry. Jak idzie? A, no na razie tak, nie najlepiej. Nie najlepiej? Nie najlepiej. A ile pan już ma? No już mam, ja to końcówka w tej chwili, no. Jaką końcówkę potrzebujemy teraz? Ile? Panie Janku, tak ze 30 byśmy potrzebowali. Ale na kiedy? Idą jak cholera, no nawet 40. Ale na kiedy? No wytargmy za tydzień. Tak, ale ja muszę kupić wiklinę i no i te posiedzieć 2-3 noce i zrobić. No 2-3, niech będzie 5 nocy, to co? No dobra, no to dajcie. A te weźmiecie? Jasne, że weźmiemy, no tylko... No i fajnie. Tylko kiedy przyjdziemy? No za tydzień, ale za tydzień już muszą być. Za tydzień przyjdziemy po wszystko. No dobra, no to jaki wystarczy? Problem, no. No dobra. Dobra, wystarczy, na razie wystarczy. No mam nadzieję, że na razie wystarczy, no czemu wystarczy, no. I tak będziecie musieli dopłacić potem. No, ale to potem, dobra. Dobra. No jeszcze za tydzień się spotykamy, tak? Tak jest, załatwione? No, dobra, załatwione. Jeszcze no to niech się weźmiemy. Dobra. Wydajemy? Dobra. Macie, a może te miotły też weźmie, co? Nie, miotły nie. Idą, w ogóle nie idą. Nie przyda wam się, co? To macie ten jeszcze jeden ostatni. Dobra. Niech się pan nie spóźni. No to za tydzień, dobra? Za tydzień. Pan Jan utrzymywał raczej chłodne stosunki ze swoją rodziną. Bywało, że choć mieszkali razem, nie widzieli się przez kilka dni. Być może tego powodem była nadmierna skłonność pana Jana do alkoholu. Celno się kończy, to nie da rady tylu sprzedać. Czekaj, czyli kopanie kartofli, potem jabłka będą zbierać, będą kupować. Zobaczy, będą kupować. Najprędzej będą zimy w lesie, to będą kupować. O, te. Takie kopiałki, tak. Takie najlepsze. Albo na pyrr. Na pyrr, no. Na jabłka, na ten. To jeszcze daj pójdzie. No. Trzymajcie. Brawo. Ciszej będzie, dziecko śpi. Nie może zasnąć już cały czas. Co jest, kurczę? No jak to co jest? No ja jest u siebie, no, jestem. A ja nie jestem u siebie? No jesteś u siebie, to zaraz on na... A ty się z nami wyglądasz? Nie znam się. Ja do niego przyszedłem. Szanuj mojego gościa. Wyjdź sobie. Szanuj mojego gościa. Ja jestem u siebie w domu. Szanuj mojego gościa. My wyjdziemy. W porządku? Nie. Dla mnie w porządku. Dobra, to nie gadaj. Dziecko, idź do dziecka. Nie gadaj, będzie cicho. Już, bo zaraz ich wyrzucę. Dobrze, my pijemy, wyjdziemy, nie ma sprawy. Dobra, cicho, nie krzycz. Ma być ciszej. Dobra, będzie ciszej, tylko idź stąd. Dobra. Goście, wiesz, parówka. Masz, bo ja ci dam do ręki, masz. Po co, łamy, kawałek. O co, nie będziemy kroić tam, po co kroić tam. Dobra, żeby kawałek łamy. Tragiczne zdarzenia, które teraz zrekonstruujemy, miały miejsce 11 lipca 1999 roku. O, cześć, witam cię. Dobra, wrócę. My realizowaliśmy nasz materiał w grudniu roku ubiegłego. Ja się poszedł na pewno po piwko, teraz to piwko kupi. Nie wiem, czy będzie pił, bo wszędzie facie pił. No ale miejmy nadzieję, że wypije z nami. Pas. Jasinek, pijemy? No to co, pijemy, oczywiście, że pijemy. Otwórz mi, ty masz otwórz. No nie, tam rząd to. Wszystko jedno. Panowie, ale proszę tutaj piwka nie spożywać. Dobrze. Chodź, teraz cześć, bo ja muszę lecieć. No. Jutro u mnie, tak? Dobra, o której? Co? O której no gdzieś? 6, 7. Dobra. Chodźcie, dobra? Dobra. Na razie, cześć. Dziękuję. Syn będzie wyzywał, że tak jest, nie? Spokojnie. Na razie robię, spokojnie, cześć. Córka widziała pana Jana ostatni raz w domu późnym popołudniem. Ojciec, ja wyjeżdżam. Jutro wyjeżdżam i zostaniesz tam w domu, ale pamiętaj, żebyś tu nikogo nie sprowadzał i nie pił. A znowu się czepiasz? Ja się nie czepiam, ja ciebie znam. Pamiętaj, że jak kogoś tu sprowadzisz, to naprawdę będzie źle. Dobrze. Czepiesz.
Kiedy wychodziła z domu, do jej ojca przyszli goście. Jak później oświadczyła policji, wydawało się jej, że ci ludzie kiedyś już kupowali u nich koszyki. No dobra, chodźcie. Chodźcie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Siadajcie. Siadajcie, łopu, siadajcie. To ciasto trochę jest zgrabnie, ale wiecie, jak to się robi, to się robi. To wszystko do kupy. Się pan nie przejmuje. No, to po jednym się robi, mam powinko dobre. Po winku chcecie? Dobra. Dobra. Się na skrankę. O! Dobra. No to... Zainteresić. O, zainteresić, dobra, dobra. Ale widzę, że byś mało tych koszyków. A, to jest kość trochę mało, ale... Słuchajcie, no wszystko da się wyjaśnić. No, ale umawialiśmy się na więcej. Dobra, nadnijmy się na razie, zaraz powiem więcej, no. Wszystko było, słuchajcie. Mam taką prośbę do was, żebyście mi trochę prolongowali. Trochę, nie dużo, bo to... Ja zrobiłem tak, jak żeśmy mówili. Zaraz, czekaj. Chwileczkę, daj mi powiedzieć, nie? Ja zrobiłem tak, jak mówiliście, nie? Tak samo mówię. Zrobiłem. Ale przyszedł facet. No. I dał mnie 1,5 razy więcej niż wy. Ja ale sobie... umawialiśmy się chyba, nie? No dobra, ale ja mam... Była umowa? Była forsa? Była. No to wam oddam tę zaliczkę. Ale tak jest jutro. Ale to jutro, ja wam oddam mi się zaliczkę i wyjdźcie w cholerę. Po co? Co mi a gdzie masz pieniądze? No mam pieniądze, dostał. Tak, powiedziałem ci, że 1,5 razy więcej dał mi, zarobiłem, leżą w szafie jak gruz. Przecież ja ich nie, jeszcze nie wydałem. Na no to się napijmy. No, no to lubimy się. Zaczekaj. No mamy tutaj. O, widzisz? No dobra. Dobra, dla pani nalej. Tak, o, to, dobra. Nie żałuj. Dobra. No to chłopaki, wasze zdrowie. Abyśmy zdrowi byli, a to wszystko w terminie wam zrobię. Na ten się panie Marty, wszystko będzie po porządku. To do nas, dziadku, do nas. No to hej, cześć. Wieczorem do domu wróciła córka. Nieładnie. Panowie, to się pije do nas. Jeszcze. Kiedy przechodziła obok drzwi ojca, słyszała głośną rozmowę. Minęła noc. Rano w pokoju ojca było cicho. Minął kolejny dzień. Córkę Golińskiego zastanowił fakt stale zamkniętych drzwi do pokoju ojca. Dopiero jednak 3 dni później postanowiła zainteresować tą sprawą policję. Poczuła bowiem przez drzwi ogromny fetor. Panowie, to już są 4 dni, po prostu ojciec się w ogóle nie pokazywał, ja nie chciałam otwierać drzwi, bo ojciec może mógł mieć do mnie pretensje, nie chciałam sama nic zrobić, nie mam kluczy, nie mogę znaleźć i nie wiem, no może panowie wyważą te drzwi, że tu już tak nieprzyjemnie pachnie, nie wiem, naprawdę nie wiem, co się stało. To wchodzimy, wyważamy drzwi. Nic nie ruszaj. Policjanci znaleźli w pokoju rozkładające się zwłoki Golińskiego. Ręce i nogi miał skrępowane krawatami. Jak później stwierdzono, zamordowano go 4 dni wcześniej, a więc 11 lipca 1999 roku. Musiało się to stać w czasie libacji i awantury, jaką słyszała córka. Tych koszyków nie ma, to dawaj pieniądze. Gdzie są pieniądze? No mówiłem, że pieniądze są w szafie, nie są w szafie. No Przykry, nie mogę patrzeć. Dobrze. Dobra, spadamy, co? Dokładnie nie wiadomo, co zginęło z domu Golińskiego, ale na pewno zegarek, który prezentujemy na rysunku. W tej sprawie występuje mało przekonujący motyw. Panie aspirancie, przyznajmy się telewidzom, że ten, który przedstawiliśmy w materiale filmowym, no jest tak na siłę trochę przez nas wymyślony. Tak, bo trudno tutaj mówić o motywie jednoznacznym, aczkolwiek
policjanci przybyli na miejsce, mieszkanie zostali sprądrowane. W wyniku naszych ustaleń my dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej panu Golińskiemu skradziony został zegarek naręczny. Zegarek ten był bardzo charakterystyczny, posiadał splot na bransolecie z charakterystycznego metalu białego i żółtego. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Córka widziała osoby wchodzące do ojca. Po pierwsze, nie powiedziała, że są to jego znajomi, bo twierdzi pan, że on tylko przyjmował znajomych, a po drugie, no nie można było jakichś portretów pamięciowych sporządzić, jeśli dziewczyna ich widziała? Zeznania córki zamordowanego nie są na tyle dokładne, aby można było sporządzić te portrety pamięciowe. Tutaj z zeznań wynika, iż osoby, które przyszły, domagały się zwrotu od pana Golińskiego pieniędzy, które jakoby pożyczył tym osobom. Jednakże w wyniku wykonanych przez nas czynności przez policjantów z Komendy Miejskiej w Poznaniu nie zdołano niestety ustalić personaliów tych osób i praktycznie... Dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Nic więcej na temat tych osób nie wiemy oprócz tego, co powiedziała nam córka. 841 56 13 i 841 30 90 to telefony w Poznaniu. Poznańska Policja czeka na informacje od państwa. Kierunek do tego miasta 061. Przypomnę, nasz numer telefonu 0800 100 997. Co tam znowu? Chwileczkę, proszę zaczekać. Chwilę, spokojnie mam w tym domu. Kto tam? Dzień dobry pani, ja z administracji, gazownik jestem. Ale ja nie wzywałam żadnego gazownika, proszę pana. Ale u pani się gaz ulatnia. Co pan mówi? No to chce pani wylecieć w powietrze? Nie, niech pan nie gada, głup. Proszę, no niech pan sprawdzi. Niech mnie pani właśnie, zaraz sprawdzimy. Tak. Ohoho. Co? Coś jakby czuję. Tak? Ja nic nie czuję. Zaraz! Proszę pana, maszynka jest nowiuteńka. Sprawdzimy. No tak, było sprawdzane. Wszystko dobrze było. No, puścimy gaz. Tak. No i dobrze jest. Dobrze. No wiedzie pan. Niech pani wyjdzie na korytarz i zobaczy, czy licznik chodzi. Licznik przechodzi? Czy on chodzi? To znaczy... Proszę pana. Czy się cyferki w tym liczniku odwracają? Rozumiem. A czy mają, proszę pana, w lewo się odwracać, czy w prawo? Ani w lewo, ani w prawo, tylko z góry na dół. Idą? One się przesuwają się. To dobrze. Kręci się. Druga późno. Kręci się, to bardzo dobrze. Niech się kręci. A teraz? O, w lewą stronę się troszeczkę tak przesunęło, wie pan? Ale z góry na dół, czy z góry do dół? Co też pan opowiada? Tak się posuwa, no. Widziałem go i niech się kręci. Z góry na dół? Bardzo dobrze. Idzie. Dzwoni. O, dzień dobry pan. Dzień dobry. Mam w mieszkaniu złodzieja. Niech pani dzwoni po policję. Proszę pani wejść. Tak, dzwonimy. Tak, będziemy dzwonić. Kręci się? To dobrze, niech się kręci dalej. Pani mnie wypuści, już się nie ulatnia. Już cię wypuszczę, kochanie. Zaraz cię wypuszczę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, nic się nie ulatnia. Bardzo proszę, panowie będą uprzejmi. Pan się też nie ulotni. Nie, ja jestem gazownik, właśnie się już ulatnia. Dobrze, pójdzie pan z nami. Ale panowie, ja jestem gazownik. Ale już się ulatniam. No, panowie, tym sobie. Delikatnie, ja mam do nami. Panie!
Bądźcie państwo uważni i rozważni. Obserwujcie, co dzieje się wokół was. Serdecznie o to apeluję. A teraz zgodnie z zapowiedzią z początku programu, dobra wiadomość ze Śląska. Zatrzymano seryjnego mordercę. Człowieka, który zamordował m.in. emeryta ze Śląska, Bronisława Przybyłę. Było to w nocy 6 lutego 1998 roku. Malutka uliczka Gabrieli Zapolskiej w Mysłowicach. Stoją tu szeregowo domki jednorodzinne. W jednym z nich, pod numerem 4, mieszka emeryt Bronisław Przybyła. Do jego właśnie domu zbliżał się mężczyzna, którego poszukujemy. Co jest? No cześć, wiesz, że jest taka sprawa. Zostawiłem ci jedną paczkę, a jest bardzo pilny, muszę ją zawieźć. Cholera, po nocy musisz mi to... Poczekaj, no, ubiorę się, tylko zaraz przyjdę, poczekaj. Poczekaj. No bo czekam i czekam, nie mogę się doczekać. Było to około 1:20. Wtedy bowiem strzały obudziły sąsiadów emeryta. Kilka osób widziało przez okna oddalającego się mężczyznę, którego poszukujemy. Dziś już wiemy, że Bronisława Przybyłę zabił seryjny morderca. Niestety poza tym policja nie pozwala nam przekazać jakichkolwiek informacji. Zastrzega jednak, że już w niedługim czasie przekaże sensacyjne informacje dotyczące tej sprawy i kilku innych zabójstw, których dokonał ten dość młody mężczyzna aresztowany przez śląską policję. I to było w zasadzie wszystko, co przygotowałem dla państwa na dziś, a za tydzień zwrócę się do państwa z prośbami. Czy mamy do czynienia ze zbrodnią doskonałą w Głogowie? Na to pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć przy państwa pomocy w najbliższym programie. Kto zgładził znanego kolekcjonera, handlarza antykami, Waldemara Pawlika? Czy znajdą się jego zwłoki? I na te pytania będziemy szukać odpowiedzi już za tydzień.